teraz, słuchajcie, przechodzimy do starszych czytelników. Mamy tutaj więcej wiedzy, więcej treści i więcej szczegółów, mniej kolorowych obrazków. Natomiast trochę bardziej na poważnie. Chciałabym Wam polecić Potężne pojazdy Stephena Biesty. Świetna książka, twarda. To jest wydanie kartonowe, to są twarde strony. Tutaj też mamy okienka, ale sama treść już książki jest przeznaczona zdecydowanie dla starszego czytelnika. Tutaj wydawca zaleca dla czytelników plus 5, ale myślę, że tutaj jest tak dużo treści, że wiele, wiele osób starszych nawet znajdzie informacje również dla siebie. Słuchajcie, czyli tak jak widzicie, potężne pojazdy są bardzo różne. Poznajcie budowę tych pojazdów. Zaczynamy od pociągu. Pociąg mocarz. Niektóre pojazdy są niewyobrażalnie wielkie. W miejscach, gdzie trzeba przewozić ciężkie ładunki na odległość setek kilometrów, nieocenione, okazują się niewiarygodnie długie pociągi. I stąd pokazany tu na rysunku ma ponad 2 km długości. Sznur wagonów towarowych ciągnął się aż 3 lokomotywy. Nawet gdybyśmy maszerowali żwawym krokiem, przejście z jednego takiego końca takiego pociągu na drugi zajęłoby nam pół godziny. Więc tak jak widzicie, tutaj jest ogromny pociąg i ma naprawdę mnóstwo siły i mocy. Potem mamy też tutaj podniemnego olbrzyma, czyli mamy Airbusa A380. To największy samolot pasażerski na świecie. Aby go przyjąć, wiele portów lotniczych musiało poszerzyć swoje pasy startowe. Ten dwupoziomowy samolot jednorazowo zabiera na pokład ponad 500 pasażerów i rozwija zdumiewającą prędkość lotu około 1000 km na godzinę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak szybko on musi się przemieszczać, skoro na przykład z Warszawy do Krakowa jest około 300 km, to ten samolot przemieści się bardzo szybciutko, kilkanaście minut i jesteśmy już w Krakowie. Bo jak pewnie wiecie, nasza księgarnia się mieści w Warszawie. Więc serdecznie pozdrawiamy Kraków. Mamy tutaj też śmigłowiec gigant, latający mocarz, może zabrać na pokład 8 drużyn piłkarskich. Albo zapas żywności dla całej armii, a jeśli trzeba, przetransportuje wielką ciężarówkę. Mamy tutaj też rakietę kosmiczną, która jest olbrzymia i w 1969 roku najcięższa i najsilniejsza rakieta kosmiczna, jaką kiedykolwiek zbudowano, zabrała 3 astronautów w podróż na Księżyc. 400 tysięcy kilometrów w jedną stronę, a rakieta nazywała się Saturn V i została zbudowana w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, ogromna, tu jest dużo szczegółów, dużo informacji, z czego się składa, co tutaj jest, jakie są elementy tej rakiety. Myślę, że tutaj dla miłośników pojazdów i budownictwa i przyszłych inżynierów czy inżynierek na pewno to by się bardzo spodoba. Mamy też tutaj tą wywrotkę kolosa, olbrzymia, tutaj zaraz, żebym tutaj Wam zaskoczę Wam czymś. Ten model wozidła jeździ na największych kołach na świecie. Mają one ponad 4 metry wysokości, czyli prawie tyle co piętrowy autobus. Słuchajcie, no wyobrażacie sobie, to jest samo koło, a gdzie tutaj wejść jeszcze do tego samochodu, no i potem nim jechać. No, przypuszczam, że trzeba byłoby bardzo uważać, jeżeli ktoś jest małym, jest człowiekiem, ponieważ ta wielka ciężarówka chyba dużo nie zobaczy, jak jesteśmy na dole. Słuchajcie, jeszcze tylko Wam dodam z ciekawostek, że wielki ładunek może ona przewozić, ponieważ na skrzynię taka ciężarówka zabiera na skrzynię więcej ziemi, niż się zmieści na 2500 taczek ogrodowych. Mogłaby też przewieźć 1200 fortepianów albo 70 słoni. Zobaczcie, ogromna, naprawdę ogromna. Tutaj Wam jeszcze pokażę na koniec pływający hotel. Tutaj jest dużo, mnóstwo szczegółów, elementów, z których zbudowany jest ten wielki statek, który przypomina pływające miasto, a nawet nie hotel. Jest tak duży, że on, już Wam zaraz powiem, że
Statki ma, bo statek ma około 360 metrów długości. To o całe futbolowe boisko więcej niż sławny Titanic. Słuchajcie, ogromne, naprawdę ogromne. Na statku się znajdują i można trenować i zjazd na tyrolce, i ściankę wspinaczkową. Jest i ścianka wspinaczkowa, jest strefa basenów i sportu. Mamy też nawet drzewa na morzu, bo na pokładzie urządzono park i posadzono w nim 56 prawdziwych drzew. No słuchajcie, naprawdę jest to, robi to wrażenie. Mamy też tutaj w tej książce opisany okręt podwodny Tytan. Kto jest ciekawy, co się dzieje w takim podwodnym okręcie pod wodą, to myślę, że chętnie by zajrzał. Jak to tam jest, może pootwierać okienka i sprawdzić, z jakich elementów się składa takowy statek, okręt. No i na koniec chciałabym Wam pokazać największe statki świata, czyli takie kontenerowce, które są ogromne i wożą mnóstwo małych, może inaczej, mnóstwo kontenerów, które są olbrzymie, kiedy koło nich stoimy, ale kiedy stoją na statku, są małymi klocuszkami. Słuchajcie, w każdym razie mnóstwo wiedzy, bardzo takiej ciekawej, w ciekawy sposób przekazanej. Dużo ciekawostek, które można będzie sobie, które zapamiętać można i potem będąc na wakacjach, na feriach, w różnych miejscach, zawsze można spojrzeć i przypomnieć sobie, jak to właściwie jest, z czego to się składa taki pojazd i jakie ogromne są również inne pojazdy. Więc polecam tę książkę, a na pewno dla starszych czytelników i miłośników dużych pojazdów.